wejdź tu! Oluś i tatuś i niewiadoma paczka! Znaczy ja wiem, co tam jest i robię dzisiaj niespodziankę. Powiem wam szczerze, że on marzył o tym, żeby to mieć. Będzie zgadywał, będzie zadawał mi pytania. Wy też będziecie, jeżeli będziecie się domyślać, co tam może być, w trakcie oglądania piszcie, co to może być. Czy to jest to, czy to jest tamto. Musisz zadawać konkretne pytanie, na przykład, czy to ma włosy? A ja powiem, może ma, może nie ma. Czy to ma coś tam, tak? Albo jakiego jest koloru, albo no, coś. No najpierw jedno pytanie. Poczekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Bo zawsze zapominam. Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Pełno łapek prosimy. I słuchaj, tu są dwie rzeczy. Znaczy, to ta sama rzecz, ale w dwóch wersjach. Na koniec też powiesz, która ci się bardziej podoba i z której jesteś bardziej zadowolony. Jedna jest większa, druga jest mniejsza, ale myślę, że będą się podobały i wam widzą też. Bo wszyscy, którzy lubią Zinksy i Finksy, to lubią też to. A co to jest? Pierwsze pytanie, Olusiu, zadawaj. Słucham cię. To jest z jakiego sklepu, nie wiem, z jakiejś firmy? To zamówiłem w na AliExpress i miało już miesiąc czasu, a przyszło w półtora tygodnia. Następne pytanie. Ile to kosztowało? To kosztowało, jedno z tych kosztowało 21 zł, drugi kosztowało 19 zł. Czyli to 21 zł jest większe? Może tak, nie pamiętam. No ale zgaduj, co to jest, no to cena ci nie powie, co to jest. Co to może być? Teraz pytanie, co to jest? Nie, no co to jest, to ci nie powie. No to tak jakby. Czy to jest jakaś gra? Jest trochę związane z grą. Dobrze. Dobrze. Czy może już wiecie, to piszcie, a Olek dalej zadaje pytania, a ja mu... Może chyba wiem. Tak. No ten, nie gigabajtsy, tylko... Nanobajtsy? Tak, nanobajtsy. To nie jest nic związanego z nanobajtsy. Dobrze. Jakieś kolejne pytanie, no? Może to ma włosy? Jedno z tych dwóch ma włosy, a drugie ma chyba troszkę włosów, nie pamiętam dokładnie, ale to włosy, no ciężko to nazwać włosami, no to, no można powiedzieć, ma włosy, tak, ma włosy, na całym ciele powiem, o tak. Co to kolejne może pytanie. Może wy wiecie, piszcie już. Kolejne pytanie. Słucham cię. Ten. Ten, 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 no. Czy to ma ten, czy to ma nogi? Tak, ma nogi. I to dwie. Czyli tyle, ile my. Tak, dokładnie. Czyli wiemy, że to już jest jakaś postać z dwoma nogami. Czyli to nie Zinks. Czyli to nie Zinks. Brawo! To już było oczywiste od początku, ale brawo. No, słucham dalej. Następne pytanie, kochanie. Następne pytanie. Tak? Czy te rzeczy mają czapkę? Nie. Nie, nie, nie mają czapki. Czy te rzeczy mają jakieś rzeczy, w sensie, że trzymają na przykład albo... No czasem trzymają, ale te akurat nie trzymają. No. Czy... Nie te rzeczy, no ta... Czy to jest jakaś figurka? No coś w tym stylu, można powiedzieć, że figurka, tak, ale przedstawiana jest jako figurka, no w zależności, ale to akurat nie jest figurką, ale może być jako figurka. Czy to jest z jakiejś gry? Tak, to jest z gry. Ale jakiej? No tego nie powiem, bo to by było za łatwe. No to powiedz pierwszą literę. Nie, 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 też nie. Zapytaj się o kolor jakiś na przykład. Na przykład, jaki to ma kolor? Nie, no jaki to ma kolor, to będzie za łatwe. No proszę. Dostrzelaj kolory. Co? Zielony? Nie. Niebieski? Tak. Nie wiem. No co ma niebieski kolor? Czymś podpowiem wam też. Na pewno oglądacie to na YouTubie. Niektórzy YouTuberzy korzystają z tego. Podczas nagrań o czymś innym, na przykład. Nie wiem. No, to słucham, no, jakieś pytanie, no. Jeszcze... To jest związane z grą. Jest niebieskie. Na YouTubie o tym mówią dużo. No. I czy to nagrywają jakieś popularni YouTuberzy? Tak, popularni YouTuberzy też to nagrywają. Niektórzy... O 2 miliona? Nie wiem, czy powyżej, no są niektórzy, którzy... Na pewno są, co mają powyżej miliona, a w innych krajach nawet mają pewnie 10 milionów, co to nagrywają. O tej postaci coś. Ta postać jest związana z tą grą na przykład. I ta postać? Tak. Jest z Hobbita? Nie, to nie jest z Hobbita. Bardziej tak podpowiem. To jest na pewno dla mnie to jest straszne, ale wam dzieciom się to podoba. Dla mnie jest straszna ta postać. No, co to może być? Z
strasznie się uśmiecha. Wy już na pewno wiecie, kto to jest. No, no kto się strasznie uśmiecha? Nie wiem. No jaki ostatnio oglądasz, znaczy ja ci mówiłem, żebyś nie oglądał, bo będziesz się bał, grę taką straszną, że ktoś się w tej grze goni. A, pamiętam. No, co to za gra było? Znaczy nie musisz nazwy, ale najbardziej rozpoznawalna postać z tego. Jest niebieska. No to najbardziej rozpoznawalna. Postać była brązowo-niebieska. Brązowo-niebieska. No nie wiem, a jak się nazywała brązowo-niebieska? Freddy. Freddy. To nie. A może mi się pomyliły góry? Ale nie, no ma taki uśmiech duży, takimi zębami. No to nie wiem. Ha! Podpowiem. Ha! Hagiwagi. Hagiwagi! Tak jest! I dwóch Hagiwagi. Ole, czyń honory. Rwi. I są dwie wersje Hagiwagi. Zobaczymy. A ta Hagiwagi to z tej gry? Dobrze kojarzyłem? Nie, to nie z tej. Nie z tej? A też strasznej gry chyba jakieś. Tak? No rozrywaj. Złap tu, włóż rączki. Nie zaglądaj. Dawaj, dawaj. I proszę Państwa. Pierwszy i drugi. Są tu dwa. I jeden jest pluszowy, ale drugi wam się czaderstwo spodoba, bo tego tutaj chyba nie ma nic, bo tego pluszowego, poczekaj, otworzę, ci pokażesz widzom, Hagiwagi, togi, straszny uśmiech, mama tu, prawda, że straszny ma ten uśmiech? Tu można, a, tu się łączkę, a, no widzisz, tak. Bo to można na szyjkę, bo to mój kolega Leon ma, można na szyjkę sobie złapać. Zobaczcie, czaderski, tylko dwie dychy. Tylko, że długo trzeba czekać, ale nie, dla mnie on jest straszny. No dla ciebie nie? Dobra, podoba ci się? Jesteś zadowolony? Ale no to tak pokaż. Ja go widziałem. Dobrze, ale ja się pytam, czy ten jest twój, czy ty jesteś zadowolony? Tak. Bardzo? No to z tej okazji dajcie łapkę w górę. W górę. A teraz drugie, co jest dla mnie czaderskie. Hagiwagi w wersji popyta. Zobaczcie, jest tutaj niebieski powykrzywiany Hagiwagi i mamy do wciskania, żeby się relaksować i żeby Oluś się nie denerwował. Podoba ci się? Okej, okay. Oluś, pytanie, bo zaraz lecimy na śniadanie, znaczy ja lecę na mecz, a ty lecisz spać. Tak? Kolację. Aha, stawiasz kolację. Dobra. Oluś, który fajniejszy? Czy Hagiwagi Popi? Daj trochę popiska. No, czy maskotka, którą można mieć na szyjce, albo opleść sobie nawet wokół rączki i ją trzymać, że ona się przytula. To która dla ciebie jest fajniejsza? Piszcie w komentarzu, która dla was. Dla mnie fajniejsza jest ta. Dla ciebie maskotka, tak? A Popit ci się nie podoba? No, ale wolę po prostu maskotkę. A, maskotka, ale Popit, jesteś zadowolony z Popita? No to powiedz, co jakieś dziękuję, czy coś? Bardzo ci dziękuję. No to ukochaj mnie. No to tyle. Trzymajcie się, zostawcie pełną łapek. Do zobaczonka i do usłyszonka. I czekajcie, bo już zaczynamy w Brawla. Zaczynam grać i będziecie oglądać. I Oluś będzie otwierał skrzynki. No to naciśnij. Nie, ale łapką. Łapką.